Nie jest łatwo. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale nadal tu jesteśmy, prawda? Ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że minęły ponad 3 lata od chwili, kiedy na YouTubie opublikowałem film Żyję z pisania książek. I to był moment, kiedy miałem opublikowanego komputerowego ćpuna, miałem opublikowanego trenera marzeń i zbierałem się do opublikowania kosmicznych bobrów. W tym momencie mam już opublikowane 7 książek. W czerwcu mieliśmy Camgirl, którą mogliście oglądać na YouTubie, zresztą sam cały czas ją serdecznie polecam. A w lipcu będziemy mieli, można powiedzieć, reedycję boberków, boberki wracają, ale o tym będę jeszcze opowiadać wkrótce. Potem będzie druga część, trzecia część, a ja kończę kolejne książki. I pamiętam niejedną aferę kręcącą się wokół mnie, że Piersa to już się skończył, że już jest tendencja spadkowa i w ogóle. I mam takie przemyślenie, że ja cały czas tu jestem, że cały czas nagrywam, cały czas piszę książki, cały czas publikuję. To nie są plusy w tym momencie, jakby to nie jest droga do sukcesu, bo ja cały czas nie jestem bestsellerowcem. Ja cały czas nie jestem wielkim autorem, dużym autorem. Ja nawet nie jestem średnim autorem, mam wrażenie. Jestem raczej małym autorem, takim mniej mikro niż mikro, ale bardziej małym niż średnim. Takie mam przynajmniej odczucia. Ale cały czas wspinam się na tej drabinie i rok po roku, publikacja po publikacji, widzę, jak zdobywam kolejne stopnie. Widzę, jak wspinam się coraz wyżej i jak mogę sięgnąć coraz dalej. Bawi mnie, przyznaję to, może w sposób ironiczny i nieprawidłowy, ale przyznaję, że bawi mnie to, że widzę ludzi, którzy piszą tą samą książkę od 4 lat, od 5 lat, non-stop są na tej samej pierwszej książce. Znam aspirujących pisarzy, którzy pisali książkę swoją, pierwszą, równo kiedy ja zacząłem pisać Kosmiczne Bobry. I teraz jesteśmy już zupełnie kilka lat dalej. Ja już jestem po Camgirl, jestem przy następnych projektach. Battle Royale niedługo będzie ukończony. A te osoby dalej piszą tą samą pierwszą książkę. Jest dużo osób, widzę, takich pisarzy, którzy skopali swoją pierwszą książkę, którzy są jeszcze przed debiutem, którzy najgłośniej na grupach pisarskich narzekają na to, że ja to jestem słaby, ja to jestem kiepski, a oni to napisaliby lepszą książkę. Widzę takie komentarze niejednokrotnie. Podszyte troszeczkę takim poczuciem, że ja napisałbym lepszą książkę. To napisz. Wyzywam cię na pojedynek, napisz. Napisz, opublikuj, puść moją karierę z kanałem, i po prostu pokaż mi, jak się pisze dobre książki. I mam takie poczucie, że w ogóle w pisarstwie nie utrzymują się ludzie, którzy pragną ponad wszystko, tylko ci, którzy nie rezygnują. To nie chodzi o talent, tu chodzi o konsekwencje. I to jest kwestia właściwie takiej konsekwencji. Ja to mam nawet na siłowni. Wyciągnąłem właściwie tą frazę z siłowni do swojego codziennego pracowania. Every Tuesday, Thursday, this is what I do. Wtorek, czwartek, to jest to, co robię. Nie mam myślenia, wierzę, że mi się uda, marzenie mam. To jest to, co robię. Piszę książkę. Siadam, piszę książkę. Nie zostaniesz wielkim autorem, jeżeli nie ukończysz tej książki. Ja widzę masę osób, które dyskutują na temat tego, że pragnę zostać pisarzem. Ja chcę jeździć na spotkania autorskie. Ja mam super pomysł. To rób. Co mogę ci więcej powiedzieć? Rób, działaj. To nie jest łatwe. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale rób. Dopóki nie ukończysz tej książki, to nie wyślesz propozycji wydawniczej. Nawet zauważyłem taką prawidłowość. Ludzie mówią, że odbili się ze swoją pierwszą książką, że fabryka słów ich nie przyjęła, znak ich nie przyjął, muza ich nie przyjęła. A ile książek wysłałeś do tego wydawnictwa? Jedną? I to niepoprawioną jeszcze? Znasz powiedzenie do 3 razy sztuka? Może spróbuj z drugą książką, może spróbuj z trzecią książką, ale inną książką. Nie, że wyślesz tą samą książkę 3 razy do tego samego wydawnictwa. Albo wysłałeś pierwszą część, wysłałeś drugą część, wysłałeś trzecią część i no po kolei wszystko odrzucili, no starałem się jak mogę. Może pomysł był skopany na samym początku, może na samym początku masz skopany warsztat i dopiero teraz przy zupełnie nowej historii nagle udaje ci się pisać coś lepszego.
Może trzeba spróbować coś zupełnie innego. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo to jest wyjście zupełnie z takiego swojego kokoniku komfortu, gdzie znamy to swoje uniwersum, które omawiamy w głowie sobie od kilku lat. I teraz nagle musimy z tego wyjść i wejść w zupełnie inne miejsce. Ale może musisz to zrobić. To troszeczkę jest tak, jak z takim gorącym źródłem na środku Antarktydy. I siedzisz w gorącym źródle, i nie opuścisz go, bo jak tylko wystawisz głowę wyżej, no to jest ci lodowato, więc schodzisz w dół i cały czas siedzisz po prostu w tej gorącej wodzie i tak rozmiękasz sobie, rozmiękasz, aż zupełnie nie jesteś w stanie z tego wyjść. Chciałbym tu podkreślić to, że nie jest łatwo, bo ja widzę autorów młodych. Widzę autorów aspirujących. Spotykam się często z takimi eksplozjami radości. Eksplozjami radości, kiedy ukończymy pierwszy draft. Eksplozjami radości, kiedy ukończymy całą książkę za trzecim draftem już, czy czwartym. Eksplozja radości, kiedy wydawca się zgłosił, kiedy jest ta książka opublikowana. Ale przy każdej z tych sytuacji widzę, że kolejne osoby odpadają. Jakby wszyscy świętują pierwszy draft. Tych, którzy świętuje trzeci draft, jest dużo, dużo mniej. Tych, którzy świętują opublikowanie książki, jest dużo, dużo mniej. Bardzo często smutek związany z takim odpuszczeniem, z refleksją, że napisałem kiepską książkę, że nikt jej nie chciał, że muszę zacząć od nowa, jest tak wgniatający, że nie chce nam się, że już mamy dosyć. A najlepsze jest w tym to, że jeżeli pisząc pierwszy draft uważasz, że jest ci ciężko, to naprawdę niestety powiem ci, że nie masz pojęcia, o czym mówisz. Bo pierwszy draft jest ciężki. Tak. Ale to jest nic w porównaniu z drugim draftem. Kiedy mierzysz się ze swoją książką po kolei i prowadzisz buldożer i musisz się zmierzyć z tym, że każde zdanie masz do poprawy, że są błędy na poziomie fabularnym, że są błędy na poziomie tworzenia postaci albo tworzenia świata. I to ludzi obciąża. A nawet to jest nic w porównaniu z poszukiwaniem wydawnictwa, żeby tą książkę w ogóle opublikować. Znalezienie wydawnictwa to jest nadal mały stres w porównaniu z tym, co się dzieje dalej. Zobacz, jakie stresy miał Arkady, jak w niego atakowali w tym momencie. Możesz sobie poobserwować, jak mnie niejednokrotnie ludzie atakują. Ja widzę autorów, ostatnio spotkałem autorkę, która wrzuciła na TikToka, że jej przyjaciółki kupiły jej książkę, oznaczyły ją w zdjęciu na Instagramie, żeby pokazać, że spaliły jej książkę. Bo tak jej chciały dopiec. To wszystko sprawia, że łamie cię to po prostu. I to są rzeczy po opublikowaniu już. Jest bardzo wiele historii o ludziach, którzy wydali z Vanity Pressem. Którzy wydali z małymi wydawnictwami. Wydawnictwami, które są oszukańcze. Gdzie nakład był homeopatyczny. Gdzie nakład był rzędu 200-300 egzemplarzy. Jeszcze gorzej to jest, jak to jest Vanity Press, który jeszcze wyciągnie od ciebie oszczędności życia. I znam historię 20-latków, którzy wydali 7, 9, 12 tysięcy na publikację swojej książki i nigdy nie zobaczyli zwrotu. Znam autorów, którzy wydali w wydawnictwach i też wielkie złote góry im wydawca obiecywał, a potem żadnej promocji, żadnego wsparcia. Książka ledwo dostępna w księgarni, a co dopiero w Empiku. Też znam takie historie. Znam historie, gdzie wydawca blokował książki. Znam historie, gdzie wydawcy potrafią dać kiepską okładkę. Bo zawsze jest taki problem, że jak książka się dobrze sprzeda w wydawnictwie, no to jest sukces wszystkich, książka się sprzedała. A jak książka się nie sprzeda, to nagle jest pretensja do autora, że słaba książka widocznie. Tak jakby wydawca wcześniej nie widział tej książki i nie zaufał tej książce, prawda? I teraz nagle ma pretensję, że jedyny kanał, jaki był potrzebny, czyli dystrybucja, nagle jest zaniedbany, nie? Ja widzę, jak potrafi wydawca schrzanić okładkę zupełnie, że książka to jest dramat psychologiczny, a jest książka sprzedana jako leciutki obyczajek taki. Ja widziałem takie książki, tak. Ja widziałem autorki, które płaczą z tego powodu, bo wiedzą, już trzymając książkę po prostu w ręku, wiedzą, że jest utopione. Widziałem zerwane umowy, gdzie wydawca potrafi zerwać umowę, bo splajtuje, życie jest różne, bo wydawca splajtował, bo zamknął się, bo coś, bo pandemia to zweryfikowała w ogóle rynek, słuchajcie. Ludzie zostali z drugim tomem w ręku, z trzecim tomem w ręku, że nagle masz podpisane umowy i nagle wydawca mówi, zamykamy działalność. I masz opublikowany pierwszy tom, drugi masz napisany, trzeci już zaczynasz pisać i nie ma.
jest zamknięte, albo masz pierwszy, drugi, trzeci napisany i nie ma, i pierwszy masz tylko wydany, reszta już jest pogrążona. Albo wydawca nagle ci wychodzi i mówi, że zaczniemy się zajmować, drukować, jak się pierwszy tom sprzeda. I poczekamy sobie rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Więc to, co chcę powiedzieć, to nie jest lekko. Jakby nie jest naprawdę lekko. I chciałbym ci powiedzieć, chciałbym ci w tym momencie powiedzieć, że później będzie lżej. Naprawdę chciałbym ci powiedzieć, że później w pewnym momencie, jeżeli tylko będziesz cisnąć, jeżeli tylko będziesz uczciwie pracować, to później będzie lżej. Ale nie będzie. Ja przynajmniej tego nie widzę, żeby było leciutko. Ja drżę o każdą publikację do tej pory. Jak ona zostanie przyjęta, jak się sprzeda, jak to będzie wszystko wyglądać. I każdy jeden autor, ja widzę autorów bestsellerowych, którzy drżą o to, jak zostaną przyjęci. Czy ta książka również się sprzeda? A może się w ogóle nie sprzeda? Może to nagle będzie klapa? A się nie jedna taka klapa zdarzyła? I to, co chcę w sumie powiedzieć, jakby nie chcę cię rozczarować kompletnie, nie chcę cię zostawić z takim, nie rób tego, bo to jest krew, pot i znój. To jest też taka miłość, wiesz? Ja to robię, ja to uwielbiam robić. Do tej pory. Jakby ja się momentami czuję zmęczony. Nie wiem, jakbym czekał na jakiegoś Netflixa w tym momencie, że nagle nie wiem, zostanę doceniony w jakikolwiek sposób. Taki turbo szeroki, że będą mnie śniadaniówki zapraszać co drugi dzień, pomimo że nawet Remigiusza Mroza się w ten sposób nie docenia. Olgi Tokarczuk się w ten sposób nie docenia. To nie jest tak, że Olga Tokarczuk jest wszędzie w tym momencie zapraszana i w ogóle, tylko to idzie w drugą stronę. Max Czornej nie jest co drugi dzień w Dzień Dobry TVN-ie albo w innym pytaniu na śniadanie. To nie jest tak, że on się pojawia, a ten gościu pisze książkę za książką i jest bestsellerowcem w tym momencie, prawda? To naprawdę nie jest łatwe. To jest ciężkie i widzę z roku na rok, jak kolejni ludzie przestają pisać. Jak kolejni autorzy mówią, że mają to gdzieś. To nie spotyka tylko... Jakby w fantastyce to jest bardzo mocny kazus i fantaści rezygnują po prostu. Ja się wcale nie dziwię, bo jak fantastyka im się nie sprzedaje, a jeszcze spotkają się z jakimś odzewem nieomylnego fandomu fantastycznego i ja... Możecie zobaczyć po moich premierach. Różnica: premiera Kosmiczne Bobry, premiera Liceum Ogólnomagiczne, a Kamger. To jest zupełnie inne premiery w tym momencie. Ten sam człowiek, te same reklamy i w ogóle ci sami ludzie na fanpage'ach, zupełnie inny odbiór w tym momencie, nie? Ja się nie dziwię, że się potem autorzy wykluczają, bo nie chcesz się z tym babrać po prostu w tym momencie. Kochasz to, co robisz, ale ile możesz po prostu się babrać? I widzę, jak autorzy po prostu rezygnują, wiecie? Że coraz mniej znam autorów, którzy regularnie publikują. Że jakby co chwilę tych autorów umyka. Kiedyś pisali dwie książki na rok, trzy książki na rok, teraz piszą jedną książkę na rok, jedną książkę na dwa lata, jedną książkę na trzy lata. Tak stopniowo wykruszają się. Ja mam takie poczucie, że moja ranga rośnie. Z miesiąca na miesiąc, roku na rok moja ranga rośnie i może trochę tak, że ja staję się lepszy, dostarczam coraz lepszy towar. Ale też dlatego, że moja konkurencja się wykrusza. Wiele razy podkreślałem to, że pisanie to nie jest sprint. Że kariera pisarska to nie jest sprint, tylko że to jest maraton. I mam wrażenie, dużo osób tego nie rozumie do tej pory, że to jest naprawdę maraton. To nie jest bieg na 10 km, to jest bieg na 40 km. I możesz umrzeć po drodze. To jest do przebiegnięcia, to jest do ogarnięcia i zostają tu nie ci z superstartem, tylko ci najwytrwalsi. Ci, co zostają, walczą krok za krokiem, krok za krokiem. To jest coś, co ja w ogóle sobie powtarzam, wiecie? Przy każdym jakimś fuck upie, przy każdej sytuacji, kiedy czuję, że już mi się nie chce, mija kolejny rok, a ja nie zostałem bestsellerowcem i powinienem się poddać, to jest moment, kiedy ja sobie powtarzam not yet. Jeszcze nie. Jeszcze się nie poddajemy. Jeszcze walczymy. Jeszcze krok. Jeszcze kawałek. Jeszcze troszeczkę. Ja wiem, że tu wchodzę trochę na coachingowe pitu-pitu. Ale czasami potrzebujemy takiego coachingowego pitu-pitu. Nie rezygnujemy. Walczymy dalej. Bierzemy się za swoje teksty. Idziemy prosto przed siebie. Bo w końcu to kochamy, prawda? Jesteśmy pisarzami. Ja jestem pisarzem i ty jesteś pisarzem. I pisarze piszą książki. Więc teraz
Powodzenia w pisaniu książki. Ja ruszam do swojej książki, a ty ruszasz do swojej książki. Powodzenia i do zobaczenia na targach książki, na premierach. Kolego po piórze.